Sanktuarium nie było przeznaczone ludzkości. Miało być schronieniem przed wojną pomiędzy niebiosami i piekłami. A stało się kolejnym polem bitwy dla wiecznego konfliktu. Tajemniczy Horadrimowie dbali o bezpieczeństwo śmiertelników. Ale ich wiedza i potęga to melodia przeszłości, a stwórcy sanktuarium powrócili, aby upomnieć się o swoje. Oto historia ich upadku. Powinienem poszukać lepszego schronienia, zanim całkiem zamarznę.
ścina. Demony! Wszędzie demony! Kły! Szpony w ciemności! Ugryzł mnie! Uważaj! Całkiem zwariował! A co ci do tego? Cicho już, Oswen! Przepraszam, wędrowcze. Przybywasz w trudnych czasach. Tego wariata przywiało tutaj nie wiadomo skąd i od razu zaczął sprawiać problemy. Demony wypełzają z ruin, żeby nas zabić, pozabijać nas wszystkich. Ruiny? O czym on mówi? Chyba wiem, o co chodzi. Chodź, wszystko ci wyjaśnię. W ruinach na północ stąd czai się zło. Ten nieszczęsny mnich musiał się tam zapuścić. Nawet taki święty mąż jak on postradał zmysły przez to, co tam zobaczył. Słucham! Mówiłeś coś? Mam lekarstwa, jeśli coś ci dolega. Jeśli Dewmir zajmuje całe miejsce przy palenisku, wystarczy mu porządnie przypieprzyć. Ogień ładnie się pali, ale jeszcze chwilę przypilnuję. No wiesz, co by nie zgasł. Przepraszam, trochę tu ciasno. Lepsze to niż jaskinia. Elenta jest nieco przygłucha od zeszłej zimy. Musisz mówić trochę głośniej. No, to miasteczko jakich wiele, ale to dom. Zrobimy dla niego wszystko, co w naszej mocy. Na razie jednak będziemy musieli trzymać go w szopie. W końcu próbował odgryźć Oswenowi palce. Mógłbyś ochronić nas przed tym, co tam siedzi? Nie mamy się do kogo zwrócić. Zło zamieszkujące te ruiny to obraza dla natury. Położę mu kres. Naprawdę? O, dzięki ci. Thank you.
Oczyściłem stare ruiny. Jesteście już bezpieczni. Naprawdę? O, na światłość! Niebiosa nam cię zesłały! O, tylko przykro mi, ale nie mamy ci czym zapłacić. Jest za to gorąca strawa, miłe towarzystwo i... Kufel czegoś dobrego! Zabijesz posmak polewki! Zaszczytem będzie, jeśli do nas dołączysz! Zdrowie bohatera! Ugh.
Przez krew matki i przez jej ciało będziesz oglądać jej chwałę. A później umrzesz. Jeszcze chwilę! Idą tu! Cała przeklęta wioska! Wstawaj! Wstawaj! Musimy stąd uciekać! Tam! Brać ich! Niech światłość nam dopomoże. Dusze na stracenie! Wszyscy na stracenie! Odurzyli mnie, gdy wyszedłem z ruin, zupełnie jak ciebie. Opamiętałem się i uciekłem. Próbowałem się dostać do kaplicy, ale była zamknięta i... Co to za nowe oblicze zła? Krwawe płatki? Musieli mnie nimi nakarmić. Świętokradczy rytuał. Skąd wiedzieli, jak go przeprowadzić? Może odpowiedź kryje się w kaplicy. Nie bez powodu trzymali ją zamkniętą na cztery spusty. Klucz może być przy tej kobiecie, która ich prowadziła. Nasz ojciec wskazał wam drogę ku zbawieniu. A wy zbaczacie z niej przy każdej możliwej okazji. Pijecie, uprawiacie hazard, pożądacie, kradniecie. Wstyd to. Grzech jest ich dziedzictwem. Moje dzieci. W
władcy piekieł nadchodzą, by pochłonąć nasz świat. Zbawienia nie znajdziecie w światłości, lecz w sobie. Wiara nauczyła was, by tłumić żądzę serca i samych siebie zakuwać w kajdany. Zerwijcie łańcuchy i odkryjcie, kim powinniście być. Zerwijcie łańcuchy. Odnajdźcie piękno w grzechu. Walczcie! Odrzućcie pokusę! Vani, to ja! Sprowadziłem twoje dziecko na świat! Suche stepy i kontynuuj przygotowania. Teraz rozpocznie się nasze dzieło. Dochodzisz do siebie. Światłości niech będą dzięki. Kompletnie cię odcięło. Myślałem już, że zabrała cię ciemność. Zaciągnąłem cię tu i podpaliłem to przeklęte miejsce. Co tam się stało? Widziałem coś. Jakby wizję. Rogatą demonicę. Powiedziała, że władcy piekieł nadchodzą, że chce pomóc ludziom przetrwać. Pomóc im? Nazywała ich swymi dziećmi, a oni przyjęli ją jak matkę. Matką? Nie, to niemożliwe. Muszę to zgłosić katedrze. Posłuchaj, na wschód stąd mieszka pustelnik. To człowiek o wątpliwej reputacji, ale posiada potrzebną nam wiedzę. Może nam pomóc. Przyprowadź go do katedry w Kiowosadzie, a zaskarbisz sobie przychylność światłości. Szukałem miejscowego kapłana. Przestał wysyłać dziesięcinę. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego. Gdy zbliżyłem się do wioski, wyczułem mrok kłębiący się wokół ruin. Poszedłem zbadać sprawę. Znalazłem ciało kapłana i demony. Niczym głupiec schroniłem się w nowisku i jadłem ich strawę. A co było dalej, już wiesz. Nie nazywaj jej tak. To Lilith, demonica. W świętej księdze napisano, że będzie kroczyła wśród śmiertelników, podając się za matkę sanktuarium. Jeżeli w istocie jest tutaj, to grzechy ludzkości przywiodły ją na ten świat. Otacza się mroczną wiedzą. Zachowaj ostrożność i módl się, by on też nie był po stronie Lilith.
Jest tu kto? Jeśli decydujesz się już wtargnąć do mojego domu, grzebać w moich rzeczach, to miej na tyle przyzwoitości, by coś ze mną zjeść. Jestem głodny. Ciekawa historia. Niestety jest też. Prawdziwa. Skąd wzięła się ta wizja? To ci życzliwi wieśniacy podali ci krew, Lilith. Krew demonicy. I to nie byle jakiej. Córki nienawiści. Matki sanktuarium. Została wygnana eony temu. Ale ten świat jest jej dziełem. Przepowiedziano, że powróci. Czego ona chce? Oto jest pytanie. Sanktuarium od zawsze tkwiło w samym środku odwiecznego konfliktu. Wojny między aniołami i demonami. Ale Lilith nie służy żadnej ze stron. Ma wobec nas własne plany. Co ze mną? Zostałem spaczony? Tego nie wiem. Ale na pewno coś was łączy. Co z tym zrobisz? Wykorzystam to. Dowiem się, czego chcę. Dobrze. W takim razie ci pomogę. Odpoczywaj, póki możesz. Potem ruszymy do Kiewosadu. Jeśli nie uda nam się powstrzymać Lilith, wszyscy jesteśmy zgubieni.